Senator Paweł Arndt z Platformy Obywatelskiej krytykuje rządzących za odrzucenie w Sejmie poprawek do budżetu państwa na rok 2023. Wszystkie z nich, które nanieśli do ustawy senatorzy z opozycji, zostały przekreślone. Bez większej dyskusji o nich mówi gnieźnieński parlamentarzysta. Na ostatniej konferencji prasowej informowałem państwa o w ogóle pracy Senatu nad budżetem państwa na 2023 rok i również o poprawkach, które Senat zgłosił do ustawy budżetowej. Uznaliśmy, że ustawa budżetowa nie jest dobrą ustawą i choć w jakiejś części chcieliśmy ją poprawić. W związku z tym Senat zgłosił kilkadziesiąt poprawek, w tym dość istotne poprawki w tych dziedzinach, które wymagają dofinansowania, głównie edukacji i służby zdrowia. Oczywiście były też poprawki regionalne. No niestety Sejm odrzucił wszystkie poprawki. Ani jedna poprawka Senatu nie uzyskała akceptacji Sejmu. W latach poprzednich bywało jednak tak, że jakieś pojedyncze poprawki uzyskiwały zgodę Sejmu. Tym razem no, mamy rok wyborczy, niestety żadna poprawka akceptacji nie uzyskała. Natomiast wśród tych poprawek były również poprawki regionalne, także te związane w jakiś sposób z Gnieznem. No przede wszystkim poprawka w kwocie 10 milionów złotych na naszą wyższą uczelnię, na Akademię Nauk Stosowanych, na jej rozbudowę. Kwota 10 milionów złotych wydaje się być duża, ale jak spojrzymy na to z innego punktu widzenia, no to na przykład Polska płaci kary do Unii Europejskiej w wysokości 5 milionów złotych dziennie, czyli 2 dni i to jest kwota, która byłaby potrzebna na naszą Akademię Nauk Stosowanych. Szkoda, że tak się nie stało, no ale niestety. To jest ta poprawka związana z edukacją, ale generalnie jeśli chodzi o edukację, to zgłosiliśmy dużą poprawkę, która miała przynieść znaczące poprawki wynagrodzeń dla nauczycieli. Dzisiaj nauczyciele są bardzo kiepsko wynagradzani, odchodzą z zawodu, no trudno się dziwić. Zaproponowaliśmy poprawkę, która uwzględniłaby wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia o 20%. No niestety to nie uzyskało akceptacji. I wreszcie ta chyba najważniejsza grupa poprawek dotycząca służby zdrowia. W służbie zdrowia no, nie dzieje się dobrze, wszyscy o tym wiemy, szpitale mają długi, mamy wiele, wiele kłopotów. Jedna z tych poprawek, którą zaproponowaliśmy w kwocie 6,5 miliarda złotych, w tym miliard złotych na oddłużenie szpitali. No, część tej kwoty, gdyby trafiła na przykład do gnieźnieńskiego szpitala, to myślę, że byłoby fantastycznie, no niestety tak się nie stało. 6,5 miliarda złotych wydaje się, że to jest kwota rzeczywiście astronomiczna, natomiast my zaproponowaliśmy, żeby te środki pochodziły z dywidend od spółek Skarbu Państwa. Takie spółki jak Orlen czy PGNiG mają gigantyczne zyski i mogłyby się tymi zyskami podzielić i te kwoty mogłyby trafić między innymi właśnie do służby zdrowia. Szkoda, że tak się nie stało, no ale trudno. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. W niedzielę no, mieliśmy wielkie wydarzenie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od 30 lat Wielka Orkiestra gra i przez 30 lat uzbierała 1 775 000 000 złotych. To jest bez tej niedzielnej czy bez tej ostatniej, bez tego ostatniego wydarzenia. Natomiast na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rocznie w tym roku przekazano czy przekaże się 2 700 000 000. O 1 000 000 000 złotych więcej, aniżeli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uzbierała przez 30 lat. Tysiące ludzi zaangażowanych, mnóstwo dobrych projektów, ciekawych wydarzeń. No i to wszystko spowodowało, że mamy wiele dobrego sprzętu w szpitalach. 1 775 000 000. Natomiast na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 2 700 000 000. Jednym przyciskiem Sejm odrzucił poprawkę Senatu, która kierowała te pieniądze właśnie na potrzeby służby zdrowia. No ale cóż, mamy rok wyborczy, no i takie rzeczy się zdarzają. W budżecie państwa polskiego zostało zapisane 604,5 miliarda złotych dochodów. Wydatki mają pochłonąć 672,5 miliarda złotych.